Dzień dobry kochani, w tym odcinku zabierzemy Was do magicznej Norwegii, gdzie czas jakby stanął w miejscu. Pokażemy Wam również niesamowite podejście pod lodowiec Olden i zapierające dech w piersiach widoki. A propos, tu spaliśmy. Dobry kochani, w drugim dniu naszej podróży będziemy zwiedzać lodowiec Olden. Przed nami spore wejście, wszystko Wam pokażemy. Yo. Więc tak, na lodowiec, który znajduje się tam, można dojść pieszo lub można też dojechać takim meleksem. Koszt 270 koron w dwie strony. Więc my decydujemy się na pójście pieszo. Szlak nie wygląda jakoś bardzo ciężki. Nie fajna dróżka. Będzie ok. W ogóle decydując się na pójście pieszo w stronę lodowca, idziemy wzdłuż rzeki, dużej, rwącej i w ogóle bardzo umila to czas przejścia w stronę lodowca. Zobaczcie, jak fajnie. W ogóle same przejście pieszo na lodowiec zajmuje około 45 minut, także to też nie jest jakiś dramat, prawda? Temperatura w tym miejscu bardzo spadła. Zrobiło się nawet przyjemnie. A najlepsze jest to, żeby dostać się dalej w stronę lodowca, musimy przejść tym mostkiem. To oznacza tylko jedno, że będziemy cali mokrzy. A nikt z nas nie wziął peleryny ochronne, ale to nic. Dobra kochani, więc zaczynamy to przejście. To będzie Armagedon. Znając moją żonę, to będzie uhuhu, moje włosy, wiecie o co chodzi? Idziemy. No dobra kochani, to wchodzimy! Ja cię kręcę. Pierdziel. Jak Julia? Przejście mamy za sobą. Vivi. I co myślisz o tym przejściu? Było fajne, nie? Nie! Mokłaś troszkę? Tak! Ale to nie było trochę, tata! Zobaczcie moje okulary, cały sprzęt jest mokry. No dobrze, wysuszyliśmy się troszkę, możemy iść dalej w stronę lodowca. Już jest go tam ładnie widać. Oh, 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 oh
Vivi od zawsze powtarza, że najbardziej czego nie lubi w podróży to chodzenia po górach i schodach. Gdybyście mogli zobaczyć jej minę, jest bezsenna. Zadowolona? Więc idziemy. Schodów do pokonania, ale z niezłym widokiem. Ej, w ogóle zobaczcie, jak to wygląda. Teraz robi się ciszej, spokojniej. Można chwilę normalnie porozmawiać i odpocząć. Ludku, dochodzimy w stronę lodowca. I powiem wam, kochani, że to było jedno z moich marzeń, żeby właśnie do tego lodowca dojść, go zobaczyć i pokazać moim dzieciom. Jest niesamowity. Ten kolor jest nie do opisania. Także kolejne z moich marzeń spełnione. Czuję się bardzo szczęśliwy. I jest naprawdę super. Ale najpierw do niego podejdźmy. Zapomniałem dodać, kochani, że wejście nie na lodowy, tylko w stronę lodowca. To jest coś na zasadzie takiego parku. Jest całkowicie darmowe. Także nie potrzebujecie generalnie grosza, żeby zobaczyć, jakie to wszystko piękne. Yo. Pijemy właśnie wodę ze źródełka. Ja pierdzielę, dobra jest. Mrozi mózg. Mrozi mózg, no. Najbardziej imponujące jest to, że idąc w stronę tego lodowca, wiadomo, jest sporo ludzi, bo to nie mała atrakcja w Norwegii, ale ludzie w ogóle nie mają tego zniszczone. Chodzi o to, że nie ma żadnych budek z oscypkami, z bursztynami, z ziemniaczkami. Powinniśmy się uczyć od Norwegów. Dbać o to, co mamy i szanować natura. Ale fajnie, co? Już chyba dotarliśmy. Człowiek nie ogarnia tego piękna na wideo, tylko teraz jest lodowiec.
I co, kochani? 2+2 w podróży rządzi, prawda? Ciężko tutaj dojść, ale jest warto. Woda jest jak z opoki lodowcowej. Właśnie stamtąd płynie. Poprzez was w podróży. Więc tak, kochani, tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Dziękuję wam, że byliście z nami. Słuchajcie, spełniajcie marzenia. 2+2 w podróży.